Cześć, z tej strony Mikołaj z apton.pl. Dzisiaj pokażemy wam dwa najnowsze mikrofony dynamiczne firmy Sennheiser. Muzyka Modele MD 435 i 445 są to wysokiej klasy mikrofony dynamiczne, których głównym przeznaczeniem jest scena. Natomiast, uwagi na to, że sytuacja koncertowa jest w tej chwili zamrożona, wspólnie z firmą Applause Audio, czyli polskim dystrybutorem Zenheizera, postanowiliśmy przyjrzeć się także ich wykorzystaniu w nagraniach. Jak widać, są to mikrofony o typowej konstrukcji doręcznej są to mikrofony przewodowe, wymagające kabla XLR. Ich konstrukcja jest bardzo solidna, są dosyć ciężkie. Co ma wpływ nie tylko na wytrzymałość samego sprzętu, trwałość w warunkach właśnie szczególnie koncertowych, ale także na to, że drgania i uderzenia w obudowę nie będą przekładać się aż tak bardzo na dźwięk. W tym celu także zastosowano elastyczne zawieszenie kapsuły mikrofonowej, które amortyzuje przypadkowe wstrząsy. Możemy to zobaczyć odkręcając główkę mikrofonu. Jeśli się przyjrzymy, to. Wsuła delikatnie się rusza, czujemy tutaj taki miękki opór. Nie jest to szkodliwe dla mikrofonu. Oba modele pod tym względem są skonstruowane tak samo, do tego stopnia, że tak naprawdę trudno je od siebie odróżnić. W tym momencie w zasadzie nie jest to możliwe. Dopiero kiedy spojrzymy na oznaczenia modelu na obudowie, podobnie symbol modelu. MD435 i 445 mamy naklejony na kapsule mikrofonowej a zaraz obok znajduje się symbol charakterystyki kierunkowej, która jest tak naprawdę jedyną największą tutaj różnicą pomiędzy tymi dwoma mikrofonami i zaraz o tym powiemy troszkę więcej. Podobnie oznaczenie modelu oraz kierunkowości znajdziemy tutaj na pasku wokół główki. Przy okazji warto wspomnieć, że do każdego z nich dołączono między innymi zestaw pięciu wymiennych gąbeczek, które możemy w łatwy sposób wymienić tutaj od środka, ze względów czy to techniczno-użytkowych, czy po prostu higienicznych. Same główki są też troszeczkę inne, po ich założeniu widzimy, że oba modele nieznacznie różnią się całkowitą długością. MD435 jest nieco dłuższy od modelu 445. Przy okazji dołączonych akcesoriów, każdy z tych mikrofonów dostarczony jest w takim oto ekologicznym pudełku. Bezpiecznie ułożony w bardzo grubej gąbce. I w każdym z tych pudełek, oprócz mikrofonu oraz wspomnianych wymiennych gąbeczek, znajdziemy także porządną łódeczkę, czyli uchwyt do standardowego statywu mikrofonowego z dołączoną redukcją gwintu. Uchwyt ten bardzo mocno obejmuje mikrofon, także nie ma tutaj w ogóle mowy o jakimś przypadkowym wyślizgnięciu się czy nawet wytrąceniu mikrofonu z tego uchwytu. Oprócz tego oczywiście dokumentacja oraz miękkie etui do przechowywania i transportowania mikrofonów. Nie będziemy tutaj skupiać się na szczegółach specyfikacji technicznej, ponieważ znajdziecie je w teście na Apton.pl, do którego link umieszczamy poniżej. Natomiast z punktu widzenia testu praktycznego, bardzo ważnym elementem jest charakterystyka kierunkowa, która jest głównym aspektem różniącym te dwa mikrofony. Model MD435 jest mikrofonem kardioidalnym, natomiast model MD445, czyli ten nieco krótszy, ma charakterystykę superkardioidalną. Dla tych, którzy nie wiedzą, oznacza to po prostu obszar, z jakiego mikrofon najlepiej zbiera dźwięk. W wypadku tzw. kardioidy, obszar największej czułości będzie nieco szerszy, ale krótszy. Natomiast w wypadku superkardioidy, obszar ten będzie nieco węższy, ale dłuższy. Ma to też istotne znaczenie w kontekście separacji akustycznej źródeł dźwięku. Ponieważ dźwięki dochodzące spoza tego obszaru największej czułości mikrofonu będą po prostu cichsze, dzięki czemu będziemy mogli pozbyć się niechcianych dźwięków, czy to pochodzących z innego instrumentu podczas nagrań bądź występów na żywo, czy to chociażby hałasów z otoczenia, czy kiepskich warunków akustyki pomieszczenia. Sprawdźmy więc, jak wygląda to w praktyce. Mówię teraz do mikrofonu Zenheiser MD435, czyli modelu o charakterystyce kardioidalnej. W tej chwili jestem ustawiony w osi mikrofonu. Teraz będę się przesuwał troszkę na bok do kąta 45 stopni. Tutaj tego dźwięku dociera jeszcze trochę mniej. Kąt 90 stopni do kapsuły, jeszcze mniej. I teraz jestem zupełnie z tyłu, czyli kąt 180 stopni. W tej chwili powinno być mnie słychać stosunkowo najsłabiej. Teraz mówią do mikrofonu Sennheiser MD445 o charakterystyce superkardioidalnej. Jestem ustawiony w osi mikrofonu. Teraz przesuwam się, żeby sprawdzić kierunkowość, delikatnie w stronę 45 stopni. Już jest y, słyszalny spadek. 45 stopni słychać mnie znacznie mniej. 90 stopni jeszcze mniej i z tyłu 180 stopni. Sprawdzimy sobie teraz efekt zbliżeniowy. Mówię w tej chwili do modelu Zenheiser MD435. Bez użycia pop filtra zacznę się powoli przybliżać. Zobaczymy, jak ten dźwięk będzie się zmieniał, jak barwa będzie się zmieniać i jak popy, czyli te zgłoski wybuchowe, będą wpływały na ewentualne zniekształcenia sygnału. Teraz jestem już bardzo blisko przyklejony do mikrofonu i będę powoli się od niego oddalał. Tak to się przedstawia, taki jest efekt zbliżeniowy mikrofonu Sennheiser MD435. Sprawdźmy teraz efekt zbliżeniowy na modelu MD445, czyli charakterystyce superkardioidalnej. Będę powoli zbliżał się bez użycia pop-filtra, żeby usłyszeć podmuchy powietrza przy zgłoskach wybuchowych. Słychać, że są one w tej chwili bardziej, bardziej już um, słyszalne. Szczególnie jeśli jest się bardzo blisko mikrofonu, w tym momencie barwa już znacznie się z, y, zmienia. Zacznę się teraz powoli oddalać. W tej chwili jest całkiem optymalny sygnał. Jeszcze troszeczkę dalej tak to wygląda. Tak wygląda efekt zbliżeniowy mikrofonu Sennheiser MD445. Teraz przeprowadźmy sobie test nagrania lektorskiego do mikrofonów Zenheiser MD435 oraz 445 z odległości 10 cm z użyciem POP filtra. Teraz przeprowadźmy sobie test nagrania lektorskiego do mikrofonów Zenheiser MD435 oraz 445 z odległości 10 cm z użyciem POP filtra. Teraz próba nagrania lektorskiego z bardzo bliskiej odległości, ale z użyciem popfiltra, dzięki czemu podmuchy powietrza przy zgłoskach wybuchowych nie będą stanowić żadnego problemu dla mikrofonów Sennheiser MD435, ani MD445. Teraz próba nagrania lektorskiego z bardzo bliskiej odległości, ale z użyciem popfiltra, dzięki czemu podmuchy powietrza przy zgłoskach wybuchowych nie będą stanowić żadnego problemu dla mikrofonów Sennheiser MD435, ani MD445. Oba testowane mikrofony można kupić od firmy Applaus Audio, oficjalnego dystrybutora marki Sennheiser na terenie Polski. Oba testowane mikrofony można kupić od firmy Applaus Audio, oficjalnego dystrybutora marki Sennheiser na terenie Polski. Teraz sprawdźmy jak mikrofony Sennheiser MD435 oraz 445 sprawują się z bardzo bliskiej odległości bez użycia popfiltra, a jedynie z popfiltrem wbudowanym w główkę mikrofonu. Teraz sprawdźmy, jak mikrofony Sennheiser MD435 oraz 445 sprawują się z bardzo bliskiej odległości, bez użycia pop-filtra, a jedynie z pop-filtrem wbudowanym w główkę mikrofonu. Żegnaj ułożyła z wielkich liter, nie chcąc już spełniać Twoich życzeń. Chociaż woli milczeć zamiast krzyczeć. Dzisiaj zapłaczę pod prysznicem, porozmawiaj z nią. Żegnaj, ułożyła z wielkich liter. Nie chcąc już spełniać Twoich życzeń, Chociaż woli milczeć zamiast krzyczeć. Dzisiaj zapłaczę pod prysznicem, porozmawiaj z nią. Let me be the one you really need, the one you talk about, the one you never had. Let me show just how beautiful your life could be like when spent by my side. Let yourself a little bit closer. I know you're tempted now. You know I treat you right. Let it go, let all your troubles soar. Let's focus on tonight but all the woes I let me be the one you really need, the one you talk about, the one you never had. Let me show just how beautiful your life could be like when spent by my side. Let yourself a little bit closer. I know you're tempted now. You know I treat you right. Let it go, let all your troubles soar. Let's focus on tonight but all the woes I saw Jak słyszeliście w nagranych przez nas próbkach, oba te mikrofony mają ze sobą wiele wspólnego, ale też różnią się delikatnie w barwie przy zastosowaniu na różnych rodzajach głosu czy na instrumencie akustycznym. Które z tych brzmień, czy który z tych mikrofonów jest lepszy, nie tyle trudno powiedzieć, co po prostu nie można powiedzieć, ponieważ każdy będzie miał swoje zastosowania, każdy ma swoją specyfikę. Jeden będzie lepszy do takich zastosowań, inny do, do innych. Moim zdaniem model MD 435 jest bardziej wyrównany, bardziej zaokrąglony i bardziej uogólnia, powiedzmy, brzmienie różnych głosów czy, czy instrumentu, dzięki czemu sprawdzi się. Jest bardziej uniwersalny do różnych zastosowań oraz do różnego typu głosów, czy męskich, czy żeńskich, do różnej barwy, czy do różnych instrumentów. Natomiast model MD445 jest już bardziej detaliczny, bardziej taki sprecyzowany, co może być czasami zaletą, czasami wadą, w zależności od tego, na jakim źródle zostanie zastosowany. Dlatego kluczem tutaj jest po prostu świadomy wybór sprzętu, w zależności od potrzeb, preferencji i zastosowań. Natomiast fakt, że cena tych mikrofonów jest praktycznie identyczna dla obu modeli, tak naprawdę jest tutaj atutem, ponieważ nie jest to kryterium wyboru. Nie będziemy się kierować, że ten mikrofon jest tańszy, ale jak na swoją cenę jest wystarczająco dobry. Po prostu są to profesjonalne narzędzia, które użyte w odpowiedni sposób świetnie sprawdzą się w wybranych zastosowaniach. Dlatego wszystkich pracujących z dźwiękiem na profesjonalnym poziomie oraz tych, którzy chcą ulepszyć swój zestaw mikrofonów o naprawdę wysokiej klasy narzędzie, Zachęcam najlepiej do porównania obu tych modeli na własnym głosie, instrumencie czy we własnych warunkach studyjnych.